W tej chwili trwają zajęcia z nowego cyklu jesienno-wiosennego, sporty zimowe, sporty wakacyjne. Jest to grupa, która została stworzona przeze mnie na podstawie mojego autorskiego programu nauczania sportów zimowych, w tym wypadku akurat dokładnie narciarstwa zjazdowego, na sucho, bez śniegu, z elementami przygotowującymi kondycyjnie, a później szkolenie umiejętności jazdy od podstaw, od pierwszych kroków. Tutaj oczywiście podstawowym elementem wyposażenia dzieci są rolki. Zajęcia praktycznie są stworzone przeze mnie na bazie nowej podstawy programowej, która zaistniała już od zeszłego roku. Zmierza to do tego, że wśród klas na razie pierwszych nauczania początkowego, czwartych podstawówki i pierwszych gimnazjów wprowadzamy nowe elementy sportowe, edukację zdrowotną, tak aby młodzież i dzieci zaczęły naprawdę kochać i lubić ten sport, więc szukamy nowych form i to był jeden z moich pomysłów, żeby taką dyscyplinę wprowadzić tutaj po prostu na surowy grunt. Dlatego te zajęcia są prowadzone w formie takiego fakultetu bezpłatnego dla dzieci, ponieważ dla mnie najłatwiej było to stworzyć tutaj na mojej na miejscu pracy, więc w tej chwili dzieci uczestniczą tutaj z naszej szkoły, ale oczywiście te ogłoszenia, które istnieją już na tablicach ogłoszeń od września, zachęcają młodzież, która może przyjść również z innych klas, z innych szkół. Myślę, że rozwój tych zajęć będzie w dalszym ciągu w dobrym kierunku postępował, bo jest coraz większe zainteresowanie. A teraz wchodzimy w etap już przygotowań takich wiosennych, gdzie będziemy uczyć się podstaw pływania, poruszania się w wodzie, technik pływackich, również na sucho, a później po części teorii i praktyki żeglarskiej. Będziemy uczyć się budowy jachtu, meteorologii, zachowywania się na wodzie, podstaw żeglowania. A nawet czeka dzieci ewentualna, myślę, niespodzianka, bo będą miały możliwość na sucho poćwiczyć na prawdziwej łódce, którą tutaj sprowadzę i na przyczepie będą sobie trenowały. Z takich specyficznych i specjalistycznych zajęć dotyczących nietypowych, powiedzmy, zajęć dla typowej dyscypliny sportu, jaką jest narciarstwo, nikt nie prowadzi. Proszę bardzo, wszyscy razem.